Zapraszamy do metra. Zapraszamy do metra. Witam Was tutaj, cześć i czam znosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Zapraszamy do metra. Tym razem jest to stacja metra Brudno C21, znajdująca się na warszawskim Targówku. Tak, metro BMW zostało już otwarte, ale te zdjęcia z metra Brudna są jeszcze sprzed otwarcia BMW. Taka ciekawostka, taki trochę paradoks. Co nie zmienia faktu, że możecie mniej więcej teraz zobaczyć, jak daleko od centrum Warszawy znajduje się ta stacja metra. Mamy tutaj na wprost, na dole, cały plac budowy z tramwajami jeżdżącymi przez środek placu budowy, a tam dalej wieżowce Warszawy, no i oczywiście całe Brudno, czyli jednego rodzaju bloki, które możemy tutaj zobaczyć, prawie że bym powiedział mimo wszystko. Wszędzie. No i co, zlećmy trochę na dół, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda tutaj budowa, bo oczywiście o tym chciałem wam głównie powiedzieć. Budowa stacji metra Brudno ma się zakończyć mniej więcej, sama stricte budowa, pod koniec wakacji. Nie pamiętam, którego sierpnia jest koniec budowy. Natomiast później trwają zazwyczaj 3 miesiące odbiorów technicznych. Na wymowie to bardzo im przyspieszyło w porównaniu z tym, jak to normalnie wygląda, ale tutaj zobaczymy, jak to pójdzie. Lecimy teraz nad Kondratowicza i tutaj za chwilę będzie skrzyżowanie, mniej więcej w tym miejscu będzie się znajdować skrzyżowanie Kondratowicza z Łabiszyńską i powoli tam powstaje ta część. Ale najpierw przejdźmy sobie nad główną całością i nad całą stacją metra Brudno. Tutaj, gdzie teraz lecimy, są tory odstawcze i co możecie tutaj zwrócić uwagę, mamy taki jeden jeszcze otwór technologiczny, czyli ta dziura w ziemi. Jeszcze nie jest to wszystko zamknięte, co też tylko pokazuje, że ta stacja metra jest na nie aż tak bardzo zaawansowanym etapie budowy. Tu jeszcze faktycznie trochę będziemy czekać, zanim się skończy jakakolwiek prace budowlane. I odtwarzanie jezdni nad tą stacją metra też powoli, bym powiedział, się tutaj zmienia i no, powoli widzimy jakkolwiek prace tutaj związane z odtwarzaniem jezdni. Mamy już ścieżki rowerowe, tam z tego co pamiętam w niektórych miejscach nawet jest pierwsza warstwa asfaltu ścieżki rowerowej. Jak widzimy, tutaj jedno wyjście pod kościołem jest już właśnie całkiem nieźle odtworzone. Tutaj chodniczki, windy, powoli widzimy mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Tam dalej, gdzie ZDM już przejął plac budowy od metra, no to wiadomo, już trwają prace trochę bardziej zaawansowane już przy odtwarzaniu jezdni. Pierwsze warstwy asfaltu tutaj widzimy, które się pojawiają jeszcze przy wyjściu z metra, czyli to jest jeszcze robione przez Gulermark, czyli jej wykonawcę tej budowy drugiej linii metra na tym odcinku. No i widzimy dalej, że Kondratowicze dosyć mocno się zwęża. No, dokładnie tak to wygląda. Kondratowicze się tutaj zwęża, dlatego że jest bardziej zielony tutaj ten obszar. Więcej zielonego, jak to nasz prezydent Warszawy akurat lubi robić. Jeszcze więcej zielonego i jeszcze więcej zielonego. Dla mnie to ma plus, bo ja jestem ja korzystam bardzo często ze ścieżek rowerowych i tutaj będą dwie ścieżki rowerowe. Jedna po jednej stronie, druga po drugiej stronie ulicy. Więc to jest na plus. Tutaj pierwsza warstwa asfaltu już jest, faktycznie pojawiła się i miałem okazję tą pierwszą warstwę asfaltu oglądać na konferencji prasowej, na której byłem tylko ja. Co też swoją drogą dosyć ciekawa i nietypowa sytuacja mimo wszystko. Ale lecąc dalej, widzimy tutaj już dalej, że ten teren raczej nie należy już do metra. Zresztą od tam wyjść, gdzie byłem te mniej więcej wyjścia, tam się mniej więcej kończyło te wszelkiego rodzaju prace z budową metra, a tutaj już Zarząd Dróg Miejskich, czyli ZDM w skrócie, prowadzi pracę przy budowie Alei Tysiąca Drzew. No, Kondratowicza, zielona, przebudowana, tak w dużym skrócie to będzie mniej więcej wyglądać, bardzo dużo zielonego. No i tutaj powoli oni sobie rozpoczynają tę pracę. Też za jakiś czas będzie to całkowicie musiało być wszystko tutaj zamknięte z jakimkolwiek ruchem najprawdopodobniej. No i tutaj dalej też widzimy wentylatornię V21. Ale tutaj jest właśnie to skrzyżowanie z Łabiszyńską, o którym wam mówiłem. Powoli widzimy już krawężniki, więc możemy mniej więcej się spodziewać, jak będzie wyglądać cały układ jezdni. Chociaż dokładny cały układ jezdni już mogliście zobaczyć
pewnie jakimś moim mniejsza z tym, gdzie pokazywałem projekty, bo to też oczywiście na bieżąco w miarę robiłem. Tutaj widzimy już przystanek autobusowy, bo jest zatoczka. Zatoczki te naprawdę są dosyć mocno zabanane, bo te autobusy są trochę ciężkie. No i ten beton tutaj jest już ułożony mniej więcej, jak widzicie, pod wyjście bezpośrednio, ale to będzie jeszcze przystanek autobusowy, nie jako metro Brudno, a jako Łabiszyńska 03. Dalej mamy wejście do metra, jak widzicie już całkowicie obszklone i powoli z, no właśnie, chodnikiem dookoła. Chodniki tutaj, jak widzimy, również z drogami dla osób niedowidzących i niewidomych, także to jest na duży plus. No i oczywiście schody ruchome, raczej będą jechać tylko i wyłącznie do góry, ale możemy zaobserwować, iż faktycznie tutaj już się pojawiają. Dalej oczywiście klasyczna winda w metrze, jeszcze pewnie, nie wiem czy już działająca w sumie, bo jeszcze mogą tam być prace przy montażu dźwigu. Oczywiście na środku całej Kondratowicza będzie się znajdować winda ewakuacyjna, którą właśnie teraz widzimy. Ładnie w ogóle ozdobiona, bym powiedział, ta winda. To jest winda techniczna i ewakuacyjna. Nią można spokojnie się ewakuować. Ona jest w takim specjalnym szybie, żeby można było właśnie szybko wyjechać z peronu i uciec już na powierzchni. Tutaj oczywiście element wentylator toni stacyjnej, który widzimy na środku właśnie ulicy, w tym pasie drogowym. Dosyć ciekawe to będzie wyglądać, ale też jeszcze poczekamy, jak będą faktycznie wszystkie drzewka, żeby nie oszczędzać, dopóki nie mamy jeszcze wszystkiego. Także tak mniej więcej wygląda tutaj ta głowica stacji metra. Jak widzicie, już napisy Brudno na wejściach pojawiają się, już w niektórych miejscach są faktycznie zamontowane, nie we wszystkich, ale w większości, bym powiedział, że raczej już możemy to zaobserwować, także całkiem, bym powiedział, na plus. Lecimy sobie dalej nad całą stacją metra, lecąc w kierunku aktualnie zachodnim, bo wschodnią głowicę już wam przed chwilą pokazałem. Tutaj kolejne elementy z wyjść technicznych i z wentylatorni stacyjnej. Akurat tego dosyć dużo jest, no bo to jest ogromna stacja. Tutaj tylko przypomnę, że za ścianą, gdzie normalnie byśmy mieli po prostu ścianę na peton, jak patrzymy sobie, to są dwie ściany za torami, to tutaj za tą ścianą będą znajdować się kolejne, to tylko po prostu już niewidoczne dla przeciętnego pasażera, więc naprawdę całkiem tutaj ogromna jest ta stacja i może jeszcze jakieś zdjęcia z tej stacji bym wam w sumie pokazał kiedyś, jakby mi się jeszcze udało, ale to już tak swoją drogą. Naprawdę tutaj torowisko, które się znajduje pod ziemią, jest większe od tego, co możemy zobaczyć na stacji metra Stadion Narodowy, a tam również bym powiedział, że jest to całkiem okazałe. Także tak to mniej więcej wygląda. Tutaj kolejne wyjście, jak widzicie, jeszcze bez właśnie zamontowanego napisu już metro Brudno. I na plus to, co w przeciwieństwie jest na odcinku Bemowskim, nie ma tych wielkich napisów obiekt monitorowany. Według mnie to jest akurat dosyć duża zaleta. Mamy kościół i pod kościołem bardzo ładnie prezentujące się jedno wyjście, jak widzicie, też również robotnik. Spokojnie wchodzi na dół, na tąże stację metra, bo oni już oczywiście sobie kursują pociągami metra i dojeżdżają na Troską. Nie na żartuję oczywiście, ale w teorii byłoby to już w miarę możliwe. Tutaj zwróćcie uwagę, że jakkolwiek te daszki nie są aktualnie jeszcze zabezpieczone przed osobami, które by sobie chciały na nie po prostu wejść i później posiedzieć na dachu. Sądzę, że jakoś to powinni jeszcze odgrodzić i zabezpieczyć, ale i tak będą raczej ludzie na to wchodzić, co nie jest według mnie mimo wszystko dobrą nowiną. Dalej tutaj jedno wyjście, którego zazwyczaj nie pokazuję w filmie, głównie tego, że jest trochę dalej od wszystkich, a mianowicie tutaj w kierunku tej części osiedla Brudno. Nie jest to wyjście na przystanek tramwajowy, co minus, ale jest to od tej drugiej strony, tutaj windami można bezpośrednio wjechać tylko i wyłącznie na przystanek tramwajowy, ale jest też również to wyjście ze schodami ruchomymi, także całkiem nieźle. A co do przystanków tramwajowych, już to mówiłem parę razy, ale przypomnę jeszcze raz, że one są już w ostatecznych lokalizacjach i nie będą zmieniać swoich lokalizacji podczas odtworzenia dalej jezdni. One już będą w tych miejscach, gdzie są, więc faktycznie dosyć daleko są od siebie oddalone w jednym i w drugim kierunku. Tak to wygląda, tak prezentuje się. Jak widzicie, tramwaje cały czas kursują. Przez to cały okres budowy metra tutaj tramwaje jeździły z przerwami tam najwyżej chyba dwutygodniowymi, jak dobrze pamiętam. Ale to akurat duży plus, że faktycznie udało im się to wszystko utrzymać. Co do tramwaju 41, bo na pewno część z was kojarzy taki tramwaj, zwłaszcza jeżeli mieszkacie gdzieś w tych okolicach. On ma zostać zlikwidowany,
po otwarciu tego metra, więc ponieważ wakacje on i tak nie kursuje, to nie wiemy, czy jeszcze jakkolwiek, kiedykolwiek będziemy mogli go zobaczyć, ale to tak swoją nogą przy okazji taka ciekawostka. Dalej tutaj już jest tylko i wyłącznie część techniczna, jak widzicie jest duże mnóstwo elementów wentylatorni, jak i również wyjść ewakuacyjnych z torów odstawczych, a że tory odstawcze tutaj są naprawdę okazałe, to jest tego co nie miara. Również tutaj przedszkole już jakiś czas temu pokazywałem, że jest odtworzone. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał, jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce. Cześć!